W dzisiejszym filmie pokażę Wam przepyszny środek tego tortu, natomiast film na to, jak udekorować, znajdziecie w osobnej części, ponieważ wyszłoby to troszeczkę za długie. Mamy tutaj przepyszny, ale to naprawdę przepyszny mus malinowy na bezie włoskiej, który w oryginale pochodzi od Ady z bloga Ptiszu, gdzie serdecznie Was odsyłam, bo znajdziecie tam masę pyszności i sprawdzonych przepisów. Do tego chrupiąca warstwa bezy migdałowej, biszkopt mango oraz mus szampański. Zaczynamy! Zaczynamy od przygotowania biszkoptu, które możemy zrobić sobie dzień wcześniej i najpierw białka ubijamy na sztywno. W czasie, gdy białka nam się ubijają, żółtka mieszamy z olejem i tworzymy emulsję. Następnie partiami dodajemy cukier do ubitych na sztywno białek i całość miksujemy w odstępach dwuminutowych przed dodaniem kolejnej partii cukru. I robimy to tak długo, aż cały cukier będzie dodany, a po dodaniu ostatniej partii całość miksujemy jeszcze przez 3 minuty, tak aby na pewno wszystko dobrze nam się rozpuściło. Następnie zmniejszamy obroty robota i wolnym strumieniem wlewamy żółtka wymieszane z olejem i całość miksujemy tylko do połączenia się składników, a następnie wyłączamy robot. W dwóch turach przysypujemy mąkę i dodajemy ją naprzemiennie z pire z mango. Następnie wszystko mieszamy ręcznie rózgą, dokładnie, ale delikatnie, tak żeby nie zniszczyć tej naszej napowietrzonej masy. Jednak na tyle dobrze, żeby wszystko dobrze się rozprowadziło, żeby mango wszędzie dotarło, a grudki mąki nie zrobiły nam się podczas mieszania zbyt niedokładnego. Następnie ciasto biszkoptowe przekładam do rantu zabezpieczonego na spodzie papierem do pieczenia, wyrównuję z góry i wkładam do piekarnika. Biszkopt piekę w 155-160 stopniach góra-dół na dolnym poziomie przez około 45 minut. Po upieczeniu sprawdzam jeszcze patyczkiem, czy na pewno ciasto nie jest surowe w środku i studzę na kratce. Następnie w dzień wcześniej możemy przygotować też naszą bezę migdałową i tutaj nasze białka wraz z cukrem umieszczamy w misie robota i całość zaczynamy miksować od najwolniejszych do takich średnich lub trochę wyższych obrotów, ale nie najwyższych i całość miksujemy przez kilkanaście minut do momentu, aż cały cukier nam się rozpuści. Przed dodaniem pozostałych składników wyłączamy robot i sprawdzamy między palcami, czy kryształki cukru nie są już wyczuwalne. Jeżeli są, to jeszcze chwilę miksujemy i znowu sprawdzamy. Natomiast jeżeli cukier jest dobrze rozpuszczony, możemy dodać mąkę ziemniaczaną oraz ocet winny i całość zmiksować do połączenia. Trwa to dosłownie kilka sekund, a następnie wyłączamy robot i nasze mielone migdały, mąkę migdałową już wkładamy do bezy i mieszamy ręcznie. I po dodaniu migdałów całość mieszamy już tylko rózgą, tak aby ta mąka dobrze rozprowadziła się po całości, tak żeby później podczas wyciskania bezy wszędzie migdały były równo rozprowadzone. Pamiętajmy, żeby też dobrze rózgą przeciągnąć po spodzie misy, bo tam najczęściej zostaje sama beza. Kiedy mamy już całość dobrze wymieszane, przekładamy do rękawa cukierniczego z okrągłą i płaską tylką. U mnie jest to zwykle Wilton 2A. A następnie na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia z zaznaczonymi okręgami i papierem odwróconym do góry nogami, żeby te okręgi nam się nie wyciskały na bezie później, nie zostawały ślady.
Wyciskam sobie moje okręgi o grubości około 0,5 cm do cm i taką bezę wkładam do piekarnika i suszę tak jak zwykle, czyli przez około 2,5-3 godziny w 90 stopniach z termoobiegiem. W międzyczasie, jeżeli mam więcej tych blaszek, to tak mniej więcej co godzinę zamieniam je miejscami. Wysuszona beza wydaje taki dźwięk. Kiedy beza jest już wystudzona, możemy zabezpieczyć ją czekoladą i to też spokojnie możemy zrobić dzień wcześniej. Czekoladę rozpuszczamy z olejem lub oliwą w kąpieli wodnej na średniej mocy palnika. Następnie taką rozpuszczoną czekoladą smarujemy jeden blat bezy. Dokładnie rozprowadzamy tak, żeby wszystko było równo pokryte czekoladą. Nie musi być to jakaś gruba warstwa, ale ważne, żeby była ona dokładnie rozprowadzona po naszym blacie. Następnie, kiedy mamy już wszystko dobrze rozprowadzone, wkładamy taki blat na chwilę do lodówki, żeby czekolada zastygła, a po tym czasie wyciągamy, odwracamy i dokładnie to samo robimy z drugim blatem. Taką gotową bezę przechowujemy sobie zawiniętą w lodówce i tak ona czeka do składania tortu. W dniu składania biszkopt kroję sobie na 3 blaty, następnie zakładam rand oraz folię rantową i nasączam pierwszy blat biszkoptu. U mnie tym razem był to likier z dodatkiem moreli. Teraz przygotujemy sobie ten kultowy mus malinowy od Ptiszu. Jest to mus na bezie włoskiej, jest przepyszny, słodziutki, stabilny i do tego z kawałkami malin. Pychotka. Żelatynę zalewamy zimną wodą, zostawiamy do napęcznienia. W międzyczasie maliny z cukrem gotujemy tak długo, aż się rozpadną. Po zagotowaniu wyłączamy palnik, dodajemy napęczniałą żelatynę. Całość mieszamy do jej rozpuszczenia, a następnie studzimy do temperatury pokojowej. Kiedy nasza masa malinowa stygnie, cukier z wodą gotujemy do otrzymania syropu na średniej mocy palnika. Kiedy uzyskamy temperaturę mniej więcej 105-108 stopni, zaczynamy ubijać białka na średnich obrotach na sztywną pianę. Pamiętajcie jednak, żeby tego syropu nie mieszać. On ma się powoli sam gotować i co chwilę sprawdzamy jego temperaturę. Białka ubijamy na średnich obrotach do uzyskania sztywnej piany, ale uważajmy, żeby jej nie przebić, żeby na dole nie wytrąciła się woda. Kiedy syrop osiągnie około 118 stopni, wlewamy go wolnym strumieniem do naszej bezy i ubijamy całość do wystudzenia do około 30 stopni. Tutaj najlepiej wlewać ten syrop po ściankach robota, a nie bezpośrednio na rózgę. Dzięki temu wszystko dobrze nam się połączy, a beza ubije. Co chwilę sprawdzamy, czy beza osiągnęła już temperaturę około 30 stopni. Jeżeli tak, to wyłączamy robot i nie ubijamy już takiej zimnej bezy. Śmietankę w osobnej misce ubijamy na 3/4, czyli tak nie do końca na sztywno. Ona ma być ubita i nie spływać z rózgi, ale jeszcze na tyle miękka, żeby można później dołożyć resztę składników i żeby nic nam się nie zważyło. Możemy po jakimś czasie wyłączyć robot, sprawdzić konsystencję. Jeżeli jeszcze będzie lekko spływać z rózgi, no to jeszcze dosłownie kilka sekund ubijamy tak, aby uzyskać lekko sztywną konsystencję śmietanki. Kiedy śmietanka będzie podbita, w 2 lub 3 turach dodajemy naszą bezę włoską i całość mieszamy już ręcznie. Najpierw tak, aby ta część się połączyła, później dodajemy następną, a kiedy już beza będzie połączona ze śmietanką, hartujemy naszą masę malinową i dopiero później dajemy ją do całości, czyli część naszej bezy i śmietanki dodajemy do naszego musu malinowego, który jest już lekko przestudzony. Jeszcze raz dodajemy troszeczkę naszej bezy. Całość mieszamy i wlewamy później z powrotem do tej dużej misy robota. Wszystko mieszamy rózgą ręcznie tak, aby uzyskać jednolity mus.
I powiem Wam, że świetnym sposobem jest tutaj zostawienie tych pestek z malin, ponieważ one jeszcze dodatkowo podkręcają smak naszego musu. I jeżeli ja właśnie kiedyś często robiłam tak, że dodawałam takie gładkie pire, to muszę Wam przyznać, że teraz wszystkie musy owocowe właściwie robię bez odcedzania. I taki gotowy mus, on już zaczyna lekko gęstnieć, nie jest zbyt lejący, więc spokojnie możemy go wylać teraz na biszkopt. I ja tutaj najpierw połowę tego musu wykładam na mój biszkopt mango, wyrównuję, a następnie do środka wkładam moją zabezpieczoną bezę i przykrywam ją resztą musu, który następnie przykrywam znowu blatem biszkoptowym. Biszkopt nasączamy i cały tort wkładamy na chwilę do lodówki na czas przygotowywania musu szampańskiego. I tutaj ponownie żelatynę zalewamy zimną wodą i odstawiamy do napęcznienia. W tym czasie w kąpieli wodnej podgrzewamy sobie żółtka z cukrem i całość ubijamy na puch przez kilka minut, tak aby masa była puszysta, żeby nasze żółtka były odpowiednio zabezpieczone. Tutaj ja ubijam mniej więcej przez 10-15 minut, tak aby uzyskać temperaturę 75 stopni. Kiedy masa osiągnie już temperaturę 75 stopni, widzicie już jak pojaśniała, ściągam ją z kąpieli wodnej, następnie dodaję powoli prosecco i całość mieszam do połączenia. Następnie dodaję napęczniałą żelatynę i mieszam ją do rozpuszczenia. Gdyby się okazało, że żelatyna nie chce się rozpuścić, bo cała masa dosyć się wystudziła, czasem się tak zdarza, to nakładam ją jeszcze na chwilę na moją kąpiel wodną, dosłownie tylko do momentu, żeby podczas mieszania ta żelatyna się rozpuściła i całość zostawiam do wystudzenia. I kiedy ta masa się studzi, ja sobie śmietankę ubijam na 3/4 znowu, czyli tak nie do końca na sztywno. A następnie hartuję masę, dodaję tą ubitą śmietankę do mojej masy prosecco, mieszam, znowu dodaję łyżkę masy, znowu mieszam i później dopiero całość mieszam w misie robota, tak aby uzyskać jednolitą i gładką masę. Zostawiam na chwilę, żeby zobaczyć, czy wszystko zaczyna mi tężeć i dopiero wtedy będę wylewać na tort. Kiedy widzę, że masa powoli zaczyna tężeć, przekładam ją na mój blat biszkoptowy. Wyrównuję, do środka nakładam jeszcze owoce liofilizowane w czekoladzie i przykrywam resztą musu. Na górę nakładam biszkopt, nasączam go i całość wkładam na noc do lodówki. I teraz pozostanie nam już tylko następnego dnia udekorować nasz tort. Natomiast jeżeli chcecie zobaczyć, jak przygotować takie dekoracje, jak te, które pokazywałam w filmie, znajdziecie je w kolejnym moim filmie na kanale, ponieważ tutaj, jak mówiłam, byłoby to już trochę za długie, a chciałam Wam dokładnie pokazać, jak przygotować te przełożenia. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to tradycyjnie kliknijcie łapkę w górę, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to koniecznie trzeba to nadrobić, żeby żaden ciekawy film tortowy lub inny Was nie ominął. Dziękuję Wam pięknie za dzisiaj i życzę wszystkiego smacznego.